Cześć, komu służy radio, radio, telewizja i tak dalej? Zawsze służy właścicielowi. Dlaczego tego nie oglądam? Przy obecnej dobie techniki, analizie informacji, analizie głosu i tak dalej, obrazu i tak dalej, wszystkiego, to już jest tak doprecyzowane, że przestałem oglądać radio, telewizję, oglądać, słuchać i nagle niektóre sprawy mi się rozjaśniły, jakoś tak lepiej się poczułem. Obecnie pierwszą władzą nad społeczeństwem to jest radio i telewizja. Dlaczego? Ponieważ ludzie mają takie poglądy, jakie czerpią informacje o świecie. Z kim przestajesz, takim się, z czym przestajesz, takim się stajesz. Czyli jakie jest środowisko, takie w nim żyją organizmy. Czyli organizm jest zakwaszony, to od razu się pojawia grzybica, pasożyty, rak później jest. Czyli jak ktoś ma raka, a nie leczy się na te rzeczy, co wcześniej wymieniłem, to jest typową ofiarą losu. Typowym wierzącym, żyjącym w kłamstwie, gdyż prawda to jest życie świadomie, odbieranie czynne życia takim, jakim jest, a nie poprzez myśli, nie takim, jakim się wydaje. Myślenie to już są niskie częstotliwości, niskie wibracje, chyba jedno albo drugie, nie wiem, już nie pamiętam. Także radio i telewizja służy tylko i wyłącznie właścicielom. Polskie media są niemieckie. To, co tutaj się dzieje we władzy, to trzeba się dużo uczyć, żeby u sobie uświadomić pewne rzeczy. To nie jest takie hop-siup. Telewizja, radio nie pomoże w tym, żeby to odkryć. Potrzebna jest pokora i dużo, dużo śledzić informacje, pouczyć się o cybernetyce i tak dalej, i tak dalej. O pewnych rzeczach wspominam jeszcze raz, bo być może ktoś nowy się trafi i chciałbym, żebym skupić uwagę swoją, zdobyć popularność, czy to na tym, czy na tamtym, czy na innych plecach. Na wszystkich plecach będę się starał zdobywać popularność i propaguję Królestwo Polskie. Jedyną szansą jest Królestwo Polskie, albo nas nie będzie. Proste. Jeśli chcesz żyć jako niewolnik, zapierdalać za 20% tego, co użyjesz, no może jesteś sprytny, potrafisz kraść, nie wiem, rodzice ci dali dużo energii, potrafili cię jakoś, nie wiem, dać ci większy potencjał. Ja tam nie potrafię. Nie potrafię żyć w takim żydopaństwie, jakim jest Żydopolska, i dlatego robię to, co robię. Pozdrawiam, cześć.